Cześć, witam na moim kanale. Słuchajcie dzisiaj garść newsów z kosmos ekosystemu. I zanim przejdziemy, to prośba do Was o subskrypcję, bo to pozwala się rozwijać i daje motywację do pracy. No i zaczynamy. Słuchajcie te newsy. Po pierwsze, w moim arkuszu, słuchajcie, macie odnośnik zawsze do arkusza pod filmami. Wejdźcie sobie i zobaczcie na zakładkę airdropy, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Mamy tutaj, słuchajcie, dwa nowe airdropy dodałem, tak? Szykują się nam jakieś na nowe dwa airdropy i tutaj macie linki i informacje do nich. Możecie sobie te linki otworzyć i poczytać. Słuchajcie, mamy dwie nowe zapowiedzi, także proponuję po prostu z tym się zapoznać. Oczywiście w dalszym ciągu, słuchajcie, tutaj, jeżeli ktoś jeszcze nie klikał, to mamy do odbioru Nomik, mamy do odbioru Netę, jeżeli ktoś się kwalifikował. Zrzut automatyczny nastąpił, słuchajcie, na Osmosis Sommeliera, więc to są te aktualizacje. I tutaj ten tutorial macie odnośnie UMI. Zaraz do UMI też przejdziemy, ponieważ jest dobra wiadomość, słuchajcie. Jeżeli chodzi o UMI, już Wam wrzucam. Tutaj, jeżeli chodzi o UMI, jest zapowiedź, że dołączy do IBC, tak? To UMI zostanie wrzucone do IBC razem z Shade Protocol. Jeżeli chodzi o UMI, będzie to 15 lutego, więc prawdopodobnie tego 15 lutego może też również się okazać, że będzie przydział airdropa. Czyli jeżeli ktoś jeszcze nie robił sobie, słuchajcie, UMI jest film na kanale, jeżeli chodzi o UMI, spróbować sobie, słuchajcie, zrobić ten tutorial, może się jeszcze załapiemy. Nie ma konkretnej daty, kiedy ewentualnie ta migawka lub te zadania, które żeśmy robili, będą się kwalifikowały, ale słuchajcie, spróbować warto, może uda nam się jeszcze na to załapać. Shade Protocol, to już Wam mówiłem, że będzie rozdanie z automatu 21 lutego dla tych, którzy się łapią. No i tutaj powstało też zapytanie, kiedy Flix? No niestety, konkretnej daty nie ma. Napisane tu jest odpowiedź przez OmniFlix, że wkrótce, więc śledzimy, słuchajcie, tutaj ten airdrop, no bo też dużo osób tutaj działało pod tym względem. Przerzucaliśmy do walidatorów OmniFlixa, no i trzymaliśmy tam, że te tokeny też w stakingu. No czekamy na ten airdrop, bo on się też tutaj dosyć ciekawie, słuchajcie, zapowiada. Platforma naprawdę bardzo fajnie. Tutaj, słuchajcie, nawet nie wiem, czy nie będzie powiązane z platformą Disney. Także tutaj gruba informacja może być. Oni tam zaczepili Disneya, zobaczymy, bo Disney tam w tej chwili zatrudnia, słuchajcie, na rynek NFT twórców. Także zobaczymy, jak to, słuchajcie, się skończy. Kolejna sprawa, słuchajcie, jeżeli chodzi o informacje, to mamy bardzo fajną informację tutaj, ja to sobie od razu wrzucę tłumaczenie. Pamiętacie, słuchajcie, nagrywałem materiał, jeżeli ktoś nie oglądał, to znowu zachęcam do obejrzenia, zapowiedzi na 2022 rok. Tam mieliśmy taką długą listę, dlaczego ten kosmos ekosystem tak ciekawie wygląda. Ja Wam tutaj przekazywałem, że będzie taka, jest taka koncepcja, że jeżeli stake'ujemy u jakiegoś walidatora, to na chwilę obecną otrzymujemy jeden token, tak? A teraz będą tacy walidatorzy, którzy nie dość, że będą nam nagrodę dawali w postaci tego głównego tokena, który stake'ujemy, no to dodatkowo może się okazać, że będzie jeszcze nagroda w postaci innych tokenów. I tak jak tutaj widzicie, zobaczcie, stake'owany jest Atom, a dostajemy nagrody, słuchajcie, w kolejnych tokenach. Tutaj taka platforma już pomału powstaje. Dzisiaj z radością dzielimy się przeglądem pierwszej wersji Interchange Security, która ma zostać uruchomiona. No i tutaj, słuchajcie, jest ten artykuł, ja Wam rzecz jasna wkleję. Tutaj wiele zmian ma nastąpić. Bezpieczeństwo dla łańcucha, Interchange Security. Tutaj w ogóle też ciekawa historia, trzeba to po prostu prześledzić, poczytać, zobaczyć, z czym to się je. Natomiast no, czekamy na taką informację, kiedy taki walidator już pierwszy powstanie, będzie można ewentualnie otrzymywać więcej niż jedną nagrodę. Kolejna sprawa, słuchajcie, wejdźcie sobie na minscan.io. Kto posiada, słuchajcie, UNO w stakingu, to może się okazać, że dostał airdropa. I on jest na razie do podglądu, słuchajcie, właśnie wklejając tu adres sobie UNO, sprawdzacie, czy nie dostaliście takiego airdropa, token Hulk na CV20, tak, na takiej sieci. I słuchajcie, na razie zalecam dużą ostrożność, nie kombinować tutaj nic, poza tym, że sobie po prostu sprawdzamy, czy dostaliśmy. Nie kombinować tutaj nic, nie przerzucać, na razie czekamy na więcej informacji. Zakładam być może, że będzie można tego Hulka, słuchajcie, wrzucić na Uniswap'a i tam ewentualnie stake'ować, albo później ewentualnie dokonać wymiany. Natomiast czekamy, słuchajcie, co się tutaj ewentualnie jeszcze jakieś informacje pojawią, co z tym tokenem można robić i czy to nie jest jakiś czasami, słuchajcie, fake, tak? Wiadomo, że teraz kosmos ekosystem, słuchajcie, się mocno wszędzie go o nim głośno słychać.
No i słuchajcie, tutaj trzeba też być przygotowanym, że coś może fejkowego nam wyjść, więc trzeba uważać. Czekamy na informację, jak to będzie oficjalnie, słuchajcie, token, który faktycznie działa, to będziemy, słuchajcie, próbować coś zrobić. Tak jak widzicie, cena zerowa, ale przydział dosyć duży, 10 tysięcy tokenów. Kolejna sprawa, słuchajcie, to jest Security DAO, bardzo fajna sprawa tutaj, Cosmosm, tak to się nazywa. No i tutaj, słuchajcie, ta platforma będzie nam robić audyty, będzie sprawdzać protokoły i tak dalej, i tak dalej. Bardzo jest taka rzecz potrzebna, słuchajcie, jeżeli chodzi o wypuszczanie pewnych projektów, tak żeby była jakaś weryfikacja tego wszystkiego. No i oni mają tutaj, słuchajcie, ciekawe historie. Tak jak mówiłem, będą jakieś audyty robione, mają swoje, słuchajcie, narzędzia, które to sprawdzają. Poza tym taka rzecz powinna funkcjonować, jeżeli chcemy po prostu być i mieć przekonanie, że jest coś naprawdę tutaj, słuchajcie, bezpieczne. Tak jak widzicie, tutaj testują nawet NFT, słuchajcie, kontrakty, także tutaj jest ciekawa zapowiedź, wrzucę Wam link też, można sobie ewentualnie się z tym zapoznać. Kolejna sprawa, słuchajcie, update na Osmosis. Czekamy, słuchajcie, na dodanie kolejnych tokenów do platformy. Możemy się spodziewać, słuchajcie, takich tokenów jak Certik. Certik to jest właśnie też taka platforma, która, słuchajcie, audytuje projekty, ale audytuje raczej projekty pod BSC, czyli pod Binance Smart Chaina. Natomiast jak gdyby ta platforma funkcjonuje na Cosmos SDK, czyli jest łatwo ją będzie przyłączyć do IBC. I będzie można ją zobaczyć właśnie na Kosmosie, słuchajcie. Ja próbowałem kiedyś ten token zakupić, gdzieś tam na panewce to wszystko spaliło, ale czekam, jak tutaj będzie możliwość zakupu na platformie Osmosis. Myślę, że kilka tokenów tak na próbę sobie zakupimy, wrzucimy staking. Kolejna sprawa, Gravity Bridge. Tutaj, słuchajcie, kolejny token, który się pojawić, to jest ten most łączący Ethereum z Kosmos ekosystemem. No i tutaj, słuchajcie, to jest też mocny punkt programu, temu trzeba się pochylić, przyjrzeć, będzie trzeba poczytać troszeczkę, tutaj może być do bardzo dobry projekt. Injective Protocol, no to są, słuchajcie, taki market, są wymiany prowadzone, zdecentralizowane finanse, tutaj też ma się to pojawić na Osmosis. Tam przerzut tych tokenów na samej platformie jest możliwy w tej chwili, jeżeli chodzi o Osmo chyba i o Atoma. Natomiast słuchajcie, to będzie teraz w drugą stronę też działało i myślę, że to też będzie można ewentualnie sobie zerknąć. Kolejna punkt programu, na co dosyć długo czekałem, słuchajcie, ponieważ tak, Rowan to był tylko dostępny na deksie Rowana. Oczywiście ja tam działałem i próbowałem różne rzeczy robić i zarabiałem w tym Rowanie, ale teraz Rowan w końcu wychodzi na szersze wody, no i będzie dostępny na Osmosis. Tutaj troszeczkę dziwne historie z tym Rowanem były. Troszkę taka, powiedzmy, że kłótnia pomiędzy Osmosis a Rowanem samym. Oczywiście zawsze społeczność, słuchajcie, głosuje i będzie dodany ten Rowan. Natomiast Rowan ma u siebie na platformie możliwość bridżowania Ethereum na platformę SIFChain. No i to jest takie rozwiązanie, które, że tak powiem, od jakiegoś czasu funkcjonuje. Tutaj Gravity Bridge robi drugą robotę właśnie z tym Ethereum, gdzie będzie można przerzucać Ethereum po ich bridżu. No ale Osmosis sobie, słuchajcie, to właśnie ta cała troszkę taka niby kłótnia wyszła. Osmosis, słuchajcie, wymyślił sobie, że on będzie musiał mieć jeszcze inny protokół, który zapewni mu tak zwany ten crosschain do Ethereum. No i to Ethereum będzie wykorzystywało właśnie jeszcze inną platformę. Oni chcą, tam jakaś bardzo duża inwestycja w to pójdzie i Osmosis po prostu no, też narzuca swoje warunki, no bo jest taką platformą, która w tej chwili w TVL-u ma miliard ponad dolarów, więc jest takim najsilniejszym punktem programu, jeżeli chodzi o deksy na Kosmosie i w ogóle na projekty, które gdzieś tam się są listowane, więc oni, że tak powiem, wymyślili sobie to troszeczkę inaczej i gdzieś ten artykuł miałem, pozwolę sobie później ewentualnie Wam wkleić, bo naprawdę tam jest cały opis, dlaczego oni akurat w ten sposób to widzą, a nie chcą korzystać z tych, czy na razie tego bridge'a, Gravity Bridge'a, czy nawet z rozwiązań Rowana, oni chcą mieć swój. Kolejna sprawa, ktoś mnie kiedyś pytał, bo ja pokazywałem, że Band Protocol już wkrótce na IBC, oczywiście tutaj jest też potwierdzenie to oficjalne, że wkrótce będzie, słuchajcie, no i ktoś miał gdzieś tam tego Band Protocola w dosyć dużych ilościach, chciał to przerzucić, no to słuchaj, uzbroi się w cierpliwość, wkrótce ten Band Protocol będzie na Osmosis, będzie można prawdopodobnie może sobie przerzucić, jakiś most może będzie i będzie można sobie przerzucić na Kosmosa i wtedy już ewentualnie, słuchajcie, działać dalej, czy jakieś pule płynności wrzucać i tak dalej, i tak dalej.
Kolejna sprawa, Stars, no to już tutaj słuchajcie, mamy. Czy mamy jeszcze jakieś wiadomości? Tak, pamiętacie, tutaj ten airdrop od Craft Economy, tutaj trzeba było wrzucić, słuchajcie, w Chandra Station. I tutaj, słuchajcie, jest też przewidziane dla ten airdrop dla tych, którzy mają, słuchajcie, też Osmo w stakingu i dawali pulę płynności. Tutaj może część z nas jeszcze oprócz tego, że wrzuciła w odpowiedniego walidatora właśnie w ten Chandra Station, no to jeszcze dzięki temu, że mamy Osmo w stakingu i mamy jakąś pulę płynności zrobioną, może będzie, słuchajcie, tutaj to rozdanie tego crafta dla nas w postaci tego airdropu. No i tutaj chyba w zasadzie wszystko, tutaj mamy pulę płynności, tak, aha, ktoś mnie jeszcze też pytał o tego tika, no tak widzicie tutaj z tym tikiem, no to też od jakiegoś czasu już można 24 stycznia wrzucać, słuchajcie, tego tika, jest jakaś specjalna oczywiście pula z ePouch, czyli większe zarobki są w dwóch tokenach, więc tutaj ktoś, kto czekał na tą informację, no to już to się od jakiegoś czasu pojawiło, niech sobie po prostu zerknie i tutaj zadziała ewentualnie z tym tikiem. Starsy rzecz jasna już mieliśmy, DSMI, Chihuahua też mieliśmy i tutaj wiele innych pól płynności. Także te wiadomości z Osmo i jeszcze na koniec, słuchajcie, dwie wiadomości dla tych, którzy interesują się NFT. Tak jak mówię, tutaj Kosmos Ekosystem również w tej materii się tutaj bardzo mocno rozwija. No i co nam tutaj, słuchajcie, daje? Pamiętajcie, u mnie na arkuszu są różne zakładki dotyczące tego, co się dzieje na Kosmos Ekosystemie. Polecam sobie każdą z nich po prostu przejrzeć. Mamy to NFT. No i na tym NFT, słuchajcie, znowu kolejną aktualizację zrobiłem. Doszedł nam kolejny projekt, Stargaze Punks. Mieliśmy CryptoPunki, pamiętacie, że to była taka historia głośna ETH. Tam były naprawdę duże, że tak powiem, zarobki na tych CryptoPunkach. No i teraz CryptoPunki też będzie taka edycja na, słuchajcie, Kosmos Ekosystemie. Macie tutaj link, można sobie, słuchajcie, poczytać. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Te CryptoPunki, będzie ich 8888 sztuk. No i słuchajcie, to będzie wypuszczone prawdopodobnie na platformie Stargaze. Stargaze, wiemy, startuje 3 marca, tam jest ten Genesis Mint. No jeżeli chodzi o Stargaze, to też słuchajcie, gdzieś słuchajcie, obejrzałem materiał, no i tam się zapowiada naprawdę bardzo grubo. 500 różnych projektów będzie na tym Stargaze, tak? Ja nie wiem, czy to wszystkie naraz będą, ale na pewno już tam Wam pokazywałem, że kilkanaście już się zapowiedziało, które będą startowały. Dlaczego ten token jeszcze zanim został wypuszczony, nie ma jeszcze platformy, słuchajcie, a ten token nam naprawdę na takim dosyć wysokim poziomie się utrzymuje w okolicach 60 kilku centów. No i słuchajcie, to ma być kopia Stargaze, to ma być kopia, słuchajcie, OpenSea, tylko że na platformie naszej Kosmos. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. No i tu przy okazji ten jeden z projektów, który ma być wypuszczony, to właśnie te Stargaze Punki. Także zachęcam do poczytania tego artykułu. Macie, pamiętajcie, tutaj link w zakładce NFT. No i kolejna sprawa, mieliśmy też taki projekt Elements of Cosmos. Ja Wam w poprzednim materiale wspominałem o nim. No i tutaj, słuchajcie, daję też takie informacje dosyć często na Twitterze. Wiadomo, że na Twitterze szybciej mogę podzielić się jakimiś informacjami, więc jeżeli ktoś Twittera nie ma dodanego, to zalecam dodanie sobie tego Twittera do, słuchajcie, followowania mnie. No i wrzuciłem takie informacje, że jest możliwość zakupu, jeżeli ktoś jest zainteresowany, właśnie NFT do tego projektu Element of Cosmos. To NFT Play to Earn będzie. Jest na platformie Uptik. Platforma Uptik jest związana z tokenem Iris. Oni mają chyba nawet swoją, słuchajcie, aplikację. Token Iris i platforma Uptik bardziej działa na rynku azjatyckim. Też omawiałem ten projekt swego czasu w Kosmos, tam Ekosystem 2022, o nim wspominałem. No i tutaj ten NFT jest do zakupienia. To jest najmocniejsza karta, jaka będzie dostępna na tej grze. To jest Ezekiel, to się nazywa, i ona będzie dawała wiele tam uprawnień, wiele bonusów i tak dalej, i tak dalej. Cena, no bariera jest cenowa dosyć wysoka. On stał pod $270, w tej chwili, tak jak widzicie, to jest $313, ale co najważniejsze, jest tylko jeszcze dostępnych 68 sztuk na chwilę obecną, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to koszt jest 4250 irisów. Iris jest dostępny, słuchajcie, na portfelu Kepler. Można Irisa zakupić na Osmosis, no i później ewentualnie tutaj na tej platformie dokonać zakupu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zachęcam najpierw poczytać o tym projekcie, zapoznać się, przeczytać, co on będzie nam dawał.
żeby sobie tutaj ewentualnie w ciemno nie wchodzić, ale ktoś, kto się interesuje rynkiem NFT, może ewentualnie tutaj zacząć działać. No i słuchajcie, w zasadzie moim zdaniem teraz to są wszystkie wiadomości, jakie chyba chciałem Wam na chwilę obecną przekazać. Na koniec znowu prośba do Was o subskrypcję kanału. No i słuchajcie, zapraszam do kolejnych materiałów, które już wkrótce też na kanale się pojawią. Dzięki, cześć.